Witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji. Dzisiaj zajmiemy się zapisywaniem i zamykaniem naszego arkusza Excel. Po kliknięciu tutaj plik i opcji zapisz jako, wyświetli nam się takie okienko, właśnie zapisywanie jako. I wtedy po wyświetleniu tego okienka po lewej stronie możemy sobie wybrać ścieżkę na komputerze do zapisu naszego dokumentu. Następnie wklejemy nazwę pliku i klikamy zapisz. Przejdźmy sobie do naszego Excela. Chciałbym zapisać sobie te dwa arkusze, więc klikam klik, zapisz jako. Mogę sobie to zapisać w chmurze, mogę sobie to zapisać na komputerze. Ja zapiszę sobie na komputerze, klikam przeglądaj. Mam tutaj Excel podstawowy, klikam sobie lista. Podaj nazwę. Klikam zapisz, tu mój plik został zapisany. Przejdźmy sobie, sprawdźmy. Widzisz, że jest tutaj mój plik, lista danych. Więc wszystko się zgadza. I teraz, żeby zamknąć sobie mój tutaj skoroszyk, klikam klik, zamknij. I jeżeli chcę wyjść z programu, to po prostu tutaj zamykam go krzyżykiem. I program mam zamknięty, skoroszyk zapisany. Więc nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Cię do następnych.